Najczęstszy stereotyp pod adresem pań to zbyt wolna jazda, podejmowanie pochopnych decyzji, a przede wszystkim używanie lusterek samochodowych do innych celów niż zamierzone. Obsługiwałem zdarzenie, w którym uczestniczyła pani, która poprawiała makijaż jadąc do pracy, nie panowała nad tym, co robi za kierownicą, no i doprowadziła do zdarzenia. W końcu, za kierownicą czy nie, kobieta wyglądać musi. Jednak błędem będzie wyciąganie wniosków, że im bardziej kobieta jest zadbana, tym gorszy z niej kierowca. 16 finalistek konkursu Miss Warmii i Mazur sprawdziło swoje umiejętności prowadzenia na torze kartingowym. Przed startem panie przeszły specjalny kurs pod okiem mistrza. Wszystkie dziewczyny zaskoczyły, bardzo szybko jeżdżą, bezpiecznie. Oczywiście nie obyło się bez jakichś uderzeń w bariery czy w drugą zawodniczkę, ale wszystko w ramach sportowej walki. Bo walki na torze nie brakowało, ale nie tak zaciekłej jak w przypadku mężczyzn. Damy radę, to jest tylko dla zabawy, także... Emocje, adrenalina, można się wyżyć po pracy, po szkole. W rywalizacji zwyciężyła Sylwia Klonowska, która nie ukrywa, że za kółkiem również zdarza jej się przejawiać typowo kobiece zachowania. Jadąc samochodem potrafię zrobić kilka rzeczy na raz. To jednak nie koniec rywalizacji pomiędzy paniami. 1 czerwca w Iławie finał konkursu Miss Warmii i Mazur.